Co wy robicie? Co? Co wy robicie? Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Paint the Town Red. I dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy SCP-kiem, jesteśmy dosłownie SCP-kiem. Jesteśmy uwięzieni, znaczy nie wiem, czy ja wykopałem te drzwi, czy o co chodzi, ale otwarte są i możemy w jakiś sposób uciec, oni nas chyba pilnują. Jesteśmy SCP-kiem 096 i to jest ostatnio popularny SCP. I zobaczmy, czy będziemy w stanie jakoś tędy uciec. Czy ja mogę sobie... Czy ja mogę wyjść? Halo? Nie no, oni mnie nie widzą, mam jakieś 2,5 metra! Okej, dobra, on jest silny. On jest silny, ten SCP. Czy ta broń ma amunicję? Widzieliście kiedyś SCP-ka, który strzela z broni? Proszę bardzo, ja też nie. Przecież to będzie najłatwiejsza ucieczka w życiu. Ja tu nic nie muszę robić. O, woźny. Dobra, woźnego zostawimy. Woźny. Czy on chce... Ty chyba żartujesz! Czemu on jest z łopatą? I czemu ma kapelusz kapitana jakiegoś? Okej. Ja sobie przejdę tędy. Okej. Proszę bardzo. Czemu oni mają broń i z niej nie korzystają? Zobaczcie, ta broń ma amunicję. Normalnie. Po co korzystać z broni, skoro... Co tu się dzieje? Jesteśmy w laboratorium, a ludzie tutaj... Co oni tu robią? Czemu tu jest Among Us, gość, który siedzi na krześle, nie siedząc na krześle? I czemu ktoś grał wrzutki tasakiem? To jest tylko dla pracowników. My tutaj teoretycznie pracujemy, tak? Pracujemy tutaj... Proszę, proszę się przesunąć. No należymy do tego budynku, więc możemy wchodzić wszędzie. Mamy też więźniów. Więźniów oczywiście się pozbywamy. Co? Co tu jest? Czy to jest ten SCP, który rusza się jak mrugam? Czekajcie. Czekajcie, serio, to jest ten SCP? Tylko, ziomeczku, ja na ciebie patrzę. Czemu się ruszasz? Czemu się... Nie powinieneś się ruszać. W dodatku my powinniśmy być razem. Weź sobie, pójdź na kogoś. Najlepiej zaatakuj tych dwóch, a nie mnie bijesz. Czemu SCP wziął tarczę? SCP-ek wziął tarczę, jeszcze go biją. Oni nie wiedzą, co oni robią. Zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj jest kolejny woźny, który idzie się nawalać z pracownikami albo z drugim SCP-kiem. Zobaczcie, biło SCP-ka, nawet woźny się dołączył. A pan sobie siedzi. Siedź i się nie ruszaj. Czy tu jest wyjście? Przepraszam bardzo, czy tu jest wyjście? Tu musi być... Tu jest kolejny SCP-ek! Dobra, my musimy stąd uciec, a nie pozbywać się wszystkich. Co tu jest? Okej, nie przeszkadzamy. Mamy kuchnię i Darth Vadera jakiegoś. Jakby oni mogli używać tych broni i strzelać z nich rzeczywiście, to by serio było niebezpiecznie. A tymczasem uciekliśmy i idziemy obrać kontrolę nad światem. Czemu był kucharz w mojej celi? I biją się cały czas z tym SCP-kiem. Ale jak to będzie walczyć z takim SCP-kiem? Zobaczcie, że jesteśmy więźniem. Oni tutaj nas poganiają, żeby wejść do środka. Chodźcie, przyjaciele, ze mną. Musimy zobaczyć, co tu jest w środku. On jest tu w środku, mamy bronię. Czekajcie, czy możemy użyć tych broni? Po prostu... Niech oni idą do środka, zostawcie moich przyjaciół. Dobrze, bij się z nim, Grzesiu. Grzesiu podniósł paralizator. Zobaczcie. O. Nie żyje. Pomogę ci, Maciek. Pozbądźmy się go i pozbądźmy się teraz razem SCP-ka. Wszyscy, zobaczcie, złączyli swoje siły i damy mu radę w końcu. Maciek został znokautowany. Byku, nie macie tu żadnych broni. Okej, tu nie ma nic. Nie macie tu żadnych broni, dzięki którym moglibyśmy wygrać. Jest tu jedna M4, ale... To nie zadziałało zbytnio. Przydaj się do czegoś. O! Udało się! Pokonaliśmy potwora! No po co mnie teraz gonisz, skoro... Powinniśmy być razem! Przestań! No i zostaliśmy sami. No i co teraz mogę z tobą zrobić? O, to koniec, okej, to ja sobie idę.
Jesteśmy na wyspie piratów. Nie wiem, jaki to ma sens w ogóle, bo nie ma nic wokół. A nie ma tu żadnego statku. W sensie nie widzę tu żadnego statku. Co wy robicie? Co wy robicie? Czemu oni go mięsem okładają? Dobra, nie przeszkadzamy im, tak? Co tu się dzieje? Znowu kogoś biją! I to nasz przyjaciel! Dobra, bijcie naszego przyjaciela, ważne, że nie nas. Tutaj mamy, zobaczcie, księciunia! Króla piratów! To jest książę, to jest król, a to jest jego królowa. Piękna rodzinka, bardzo podobni. Czy ja jako pirat utopiłem się spadając z wyspy? To ja już wiem, czemu nic tutaj nie ma wokół, bo tutaj jeżeli się dotknie wody, to się umiera automatycznie. Grzesiu to sprawdzi. Grzesiu, zbliż się do brzegu. O, ty możesz być Grzesiem, proszę bardzo. No i zobaczcie, piraci nie potrafią zbytnio... Strzelają się! Strzela do nas! Co tu się dzieje? Zobaczcie, nasz przyjaciel ma jakieś zwierzę... Czy on spadł? Okej, jest tutaj, nieważne, nie spadł. Rodzinka piratów się bije między sobą. Czemu tu jest szkielet? Jakby to nie miało być fantazy, tylko mieli być piraci po prostu. I czemu tu są chodzące szkielety? I już nie wiem sam, co robić, bo tu jest tylu ludzi. Nie mamy już praktycznie życia. Wyrzućmy większość ludzi stąd. Ty też wypadaj. Byliśmy taką... piękną, piracką grupą. O! No i klops. Ale widzowie, zapisałem się na judo i teraz będziemy wiedzieć, co robić. Zobaczcie, tutaj jest trening. Judo już słyszę odgłosy. Troszkę chcę stąd uciekać przez to, ale niech będzie. Gdzie tu jest sala judo? Zobaczmy. Wejdź. Przepraszam, czy to jest ta sala judo? Czemu on go nawala pałką policjanta? To jest judo, tu się nie używa. To jest trening wytrzymałościowy, rozumiem, tak? On wygląda, jakby nie chciał. Tak jakby już ledwo wytrzymywał. Okej, dobra, nie przeszkadzam. Czemu tu leży bokser? Czemu tu jest bokser? O co chodzi? Czemu on chce mnie bić? Przecież w judo nie ma uderzeń, to jest sala... Sala judo, kopnięć też nie ma, ale uderzyłeś, tak? Halo, wszystko po... Ma nie być w porządku. Czemu tu jest piłka do koszykówki? Drogi mistrzu, muszę panu pokazać, że ten uczeń, właśnie ten uczeń, pod nogami, mnie bije. No, czemu on też chce mnie bić? Czemu on też chce mnie bić? Ej, tu wszyscy chcą nas bić! Jak podejdziemy do kogokolwiek, to chcą nas bić! I w ogóle nie używają żadnych stylu judo! Odejdźcie ode mnie! Nie no, ja się stąd wypisuję, to jest żałosne! O, Among Us! Uwaga! Jesteśmy na policji! Zobaczmy, co tu się dzieje. 5 policjantów zginęło w jakiejś akcji. Znaczy, jest napisane, że oddało swoje życie. Nie wiem, co to klub satanistyczny jest, czy o co chodzi. Nie ma w ogóle napisane, w jakiej akcji, tylko po prostu oddało swoje życie. Zobaczmy, co tu jest. Mamy oczywiście policję. Tutaj wszystko pilnują. Wejdźmy sobie na górę. Zobaczmy, co tu się mniej więcej dzieje. Tutaj wygląda ten pan, jakby coś bronił. Okej, możemy sobie wejść. Gdziekolwiek chcemy, to nie ma sensu. Okej, tego nie można przekraczać. Z drugiej strony jest to samo. Dobra, ale nie może być tak źle. Przecież oni nas tylko zatrzymają. Włożą do jakiegoś więzienia, jakby co. I nic złego. Czy on ma pistolet? Co? Strzelił do mnie z pistolet? Co to ma być za policja? Czemu oni strzelają do ludzi? Czemu woźny? Co ty zrobiłeś? Miotu woźnego. Oni walczą o to, kto jest lepszym woźnym. Dobrze, walcz. Nie podda... Ty mi nie przeszkadzaj. Nie poddawaj się, dobrze. O to chodzi. Zobaczcie, on wygrał i jest lepszym woźnym. Tutaj strzela w nos. Ktoś tak nie po... Panie policjancie, proszę przestać. Co tu się dzieje? Czemu wszyscy się biją między sobą? Zejdźmy na dół, bo tu jest jakieś zejście na dół. Tutaj wszyscy się biją ze wszystkimi. Musimy znaleźć klucz. Musimy znaleźć klucz. Czy tu są cele? Czy tu są cele? Czy mogę ich po prostu
walnąć i oni nie będą mo- O co?! Oni mogą wyjść! Czemu oni przenikają przez drzwi, to nie ma sensu! Musimy stąd uciekać, bo będzie źle. Co? Co? Padłem pod mapę. Gdzie ja jestem? O co tu chodzi? Czemu ludzie mnie próbują... Aha, pozbyli się mnie, gdy byłem w podłodze. Dobra, spróbujmy wejść jakoś po cichu. Czy tu jest jakieś drugie wejście? Jest drugie wejście! Zobaczcie, nawet garaż tu jest! Dobra, tędy nie można wchodzić chyba. Czy można tędy Okej, nie można tędy wchodzić. Już strzelają! Znowu jesteśmy w tym... Dziękuję. W tym samym miejscu. I trzeba serio znaleźć tą kartę. Gdzie ta karta może być? Ta karta powinna być u... Kim ty w ogóle jesteś? U szefa? Dobra, trzeba zrobić przejście, przepraszam. Proszę się przesunąć. Szef policji zrezygnował ze swojej Woźny go znokautował. Skoro tu był szef policji, to tu musi być gdzieś karta. W ogóle to jest pokój z dowodami. Z dowodami. I ktoś miał RPG. Ktoś z RPG-iem wyszedł sobie na miasto chyba. No super. Tutaj jest klucz. On cały czas tu był. I teraz pozbywamy się tego policjanta. Bierzemy ten pistolet, bo ma więcej amunicji. I wchodzimy tam, gdzie nam nie wolno. Proszę się przesunąć. Jezu, ile tu jest ludzi. Okej, proszę bardzo. Tędy. I uwaga, otwieramy to miejsce. Okej, czyli to jest zbrojownia po prostu, która wcale nie ma jakoś dużo broni. Traktuj każdą broń, jakby była załadowana. No, traktuję. Ale słuchajcie, widzowie, to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa. Pa.